Nazywam się Elżbieta Cibowska, jestem bardzo zafascynowana zawsze tym, co pani profesor mówi i wyłapuję zawsze głosy pani profesor w radiu, w TOK FM. Ale dwa spostrzeżenia i jedno zapytanie. Jedno spostrzeżenie to takie, że ta finansizacja, o której mówił pan profesor Merkel, ona następuje nawet na poziomie instytucji państwowych, bo kiedy pan prezydent chciał wprowadzić zasadę, że podatnik, kiedy jest pod presją Urzędu Skarbowego, to racja podatnicza po prostu powinna być brana pod uwagę i powinno się dobro podatnika uwzględniać. Jego racje powinny wziąć górę. I teraz to pytanie trafiło aż do referendum, czyli po prostu czy zawsze, czy w sytuacji tego rozdźwięku między fiskusem a podatnikiem, żeby uwzględniać dobro podatnika. Przecież zasada prawa jest taka, domniemanie niewinności, to jest wyższa zasada niż zasada fiskusa. No więc jest to zasada oczywiście konstytucyjna. To jest jedno spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie, bardzo wydaje mi się ważne, to co mówiła pani profesor o użytecznej utopii. Przecież jest to nic innego jak myślenie strategiczne. I uważam, że potrzeba myślenia strategicznego, to dzisiaj jeszcze trzeba dołożyć kreatywnego myślenia strategicznego. Czyli nie budować, tak jak Potiomkin, fasad, a dzisiaj stadionów, a po prostu przewidywać, gdzie lokować Dolinę Krzemową. I te innowacje powinny być jako też traktowane jako nisze rozwojowe. Czyli szukać tego, gdzie jest ta nisza rozwojowa w przyszłości. I to jest myślenie strategiczne. Ono jest taką wartością jak zasób, czyli kapitał równa się na drugiej równoważni strategia. I zapytanie, to jest ta trzecia część mojej wypowiedzi, zapytanie do państwa profesorostwa. Jeżeli świat składa się z korporacji ponadnarodowych, które są nieraz ważniejsze jak rząd, jak państwa, to przecież musi nastąpić kiedyś regulowanie tego potencjału ponadnarodowego. Ja nie pytam teraz, jak regulować to w skali Europy, czy w skali po prostu poszczególnych regionów świata, tylko jak regulować to w skali świata. Bo na globalizację musi być jakieś lekarstwo w sensie regulacji. I tu właśnie kończę to pytanie.